Dnia 7 grudnia w Muzeum Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 115. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas uroczystej konferencji profesor Ryszard Gryglewski w ciekawym wykładzie zatytułowanym Stomatologia w murach Akademii Krakowskiej omówił początki światowej i polskiej stomatologii. Celsus wprost mówił, wielki taki historiograf rzymski, arystokrata, który spędził całe życie w bibliotekach, bo miał takie możliwości, pisząc o medycynie wyraźnie zaznacza, że ból zębów jest prócz bólu śmierci. On tak to przedstawiał. Największym i najokrutniejszym ze wszystkich bólów i uważał, że to jest jeden z głównych celów medycyny, poradzenie sobie z tym problemem. Przechodzimy już na nasz grunt. Miechowita w swoim traktacie Conservatio Sanitatis, takim traktacie higienicznym, zwraca uwagę na to, że należy dbać o higienę jamy ustnej. Dla nas to jest dzisiaj rzecz oczywista, ale proszę pamiętać, że w XVI wieku coraz bardziej poważnie rozważano, czy myć się, czy wietrzyć. I szczerze mówiąc, w Europie Zachodniej przeważał pogląd, że jednak wietrzyć. Tym większa zasługa Miechowity, że widzi to i pisze w sposób zupełnie inny. Stąd również ta, by się wydawało, taka banalna czynność w tamtej epoce nie jest banalna. To świadczy o światłości tego znakomitego lekarza i ośmiokrotnego rektora naszej akademii. Uniwersyteckie nauczanie stomatologii w Polsce rozpoczęło się w 1799 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim, który wyprzedził w tym względzie wiele znanych uczelni zagranicznych. 100 lat później na uczelni powstały instytucjonalne struktury stomatologii uniwersyteckiej. W dalszym ciągu swojego wykładu profesor Gryglewski przedstawił m.in. wydarzenia roku 1903 oraz zasługi założyciela Instytutu Stomatologicznego profesora Wincentego Łebkowskiego. To dzięki jego staraniom 6 października 1902 roku Ministerstwo Oświaty i Wyznań w Wiedniu wydało rozporządzenie, które zezwalało na utworzenie zakładu dentystycznego. Był to człowiek na właściwym miejscu, we właściwym czasie. On tą stomatologię rzeczywiście, można powiedzieć, pokochał, jeśli tu jest taki termin, że tak powiem, najbardziej adekwatny. Habilitował się na podstawie rozprawy o unaczynieniu zębów u zwierząt ssących, bardzo ciekawej, bardzo też nowoczesnej jak na tamte czasy, 1897 rok. I w tymże roku odnotowano, że powstaje taki mały gabinecik wyosobniony jako takie małe ambulatorium jeszcze w klinice chirurgicznej profesora Rydygiera. No i od 1899 roku rozpoczęły się regularne wykłady dla studentów stomatologii, które odtąd są już obowiązkowe. Wiedeń ma obowiązkowe wykłady ze stomatologii rok później. 1 października 1903 roku otwarto pierwszy w Polsce Uniwersytecki Instytut Stomatologiczny. W 1904 roku mamy już katedrę i mamy już profesurę dla profesora Łebkowskiego. Czyli stomatologia bardzo szybko teraz zaczyna już być też w sensie takim formalnym częścią medycyny uniwersyteckiej. Historię Józefy Serre, pierwszej kobiety, która ponad 200 lat temu w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego po doskonale zdanym egzaminie otrzymała patent i dyplom magistra dentystyki, opowiedział profesor Zdzisław Gajda. I proszę wyobrazić, co uniwersytet zrobił, ponieważ partaczstwo w XVIII wieku było straszne. U Kołądaja tam w stanie oświecenia można poczytać, jak to straszliwie wyglądało. Szarlatanów, co niemiara było. Uniwersytet powiedział, dobrze, możecie działać, ale pod warunkiem tu przyjdziecie, powołamy taką komisję, pokażecie, co potraficie i proszę bardzo, można przez jakiś czas działać. To bardzo, bardzo rozsądne było. Do tej pory to byli mężczyźni, a tu zjawia się nagle kobieta, no szok, może początek XIX wieku, bo od koniec XIX wieku kobieta na Wydziale Lekarskim była szokiem, a nieco dopiero z początkiem XIX wieku przychodzi i w tym. No i to, co profesor wspomniał, powiada, no to prawda, mogłabym mniej szlachetnie zarabiać, ale skoro potrafię, coś potrafię, no
A umarł mi mąż, jestem wdowa i jak ja te dzieci wychowam. I to było takie wyjście, prawda? Powołano komisję, sam Czerwiakowski, ojciec chirurgii polskiej, był członkiem tej komisji, sprawdziła się, prawda? Pewnie dano jej pacjenta, pacjent pokrzyczał, tego prawa, zęb zdarza się w kubli, coś tam jeszcze kazali pokazać, dziewczyna pokazała i uzyskała patent. I to chyba pierwszy patent w skali światowej dla stomatolożki, no, tak ją nazywać, wypada, prawda? I pojechała do Berlina, gdzie czekał na nią, jak się domyślamy, stęskniony mąż. Postać pierwszej polskiej dentystki upamiętnia medal Józefy Serre, kobiety dzielnej, który przy okazji konferencji jubileuszowej został wręczony profesor Jadwidze Stypułkowskiej za działalność w dziedzinie chirurgii. Ten medal Józefy Serre był po raz pierwszy przydzielony pani profesor Zofii Knychalskiej-Karwan kilka lat temu. I od tej pory mówi się, że medal Józefy Serre jest przyznawany kobiecie dzielnej. Kolejnym argumentem, który przemawia za tym, że pani profesor jest kobietą dzielną, jest argument, który tak mi się nasunął po przestudiowaniu tego bardzo rozległego dorobku naukowego i dydaktycznego pani profesor, że przede wszystkim to jest wierność chirurgii, dlatego że cały rozwój naukowy pani profesor to jest ta droga przez poszczególne szczeble w specjalizacjach chirurgicznych, również przez kierowanie zakładem chirurgii stomatologicznej. Również jest to edukacja szeregu pokoleń stomatologów, w tym 11 doktorów, jeszcze 12 przewód doktorski jest w toku. No, wyszłam z małego miasteczka, byłam, no, nieskromnie mówiąc, dobrą studentką, ale bardzo się przykładałam do nauki i bardzo mnie interesowała coraz bardziej medycyna i chirurgia, stąd właściwie całe życie tkwiłam, byłam i jeszcze czuję się troszkę częściowo, że pracuję w chirurgii, bo na dobrą sprawę to ostatnie leczenie zębów to było na egzaminie dyplomowym w roku właśnie 55 dziś, bo zdawałam egzamin ostatni w 55. Potem była tylko chirurgia, wyłącznie chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa i 40 lat pracowałam właściwie w tym całym pełnym zakładzie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Jeśli chodzi o chirurgię szczękowo-twarzową, to interesowała mnie może najbardziej onkologia i w tej dziedzinie jakoś najwięcej chyba czytałam i występowałam czy pisałam coś, ale to było po prostu poczucie takiego spełnienia i ta praca do dzisiaj mnie ogromnie interesuje, stąd już jestem bardzo wiekową osobą, bo żeby ułatwić Państwu, mam w tej chwili 84 lata, ale jeszcze ciągle chcę i proszę moją obecnie panią profesor Zaleską prosiłam zawsze, ażebym mogła jeszcze być na tym jednym trzecim etacie konsulenta. Pan dyrektor był łaskaw zawsze się przychylać naszej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej. Przychodzę dlatego, że to mi jest po prostu potrzebne jak powietrze. Ja po prostu w każdym przypadku, może nie w każdym, ale w bardzo wielu przypadkach, to są tak interesujące problemy zawsze. Każdy pacjent czasem nieoczekiwanie przynosi jakieś nowe problemy, wymaga szukania, a poza tym sprawia mi jakąś ogromną satysfakcję, jak czasem po 20, 30, 40 latach spotykam ludzi, którzy mnie jeszcze rozpoznają, dziękują, czy dzwonią, czy piszą. Cóż może być wspanialszego, jak uczynić coś dobrego innym ludziom? Właśnie w tym jest moja największa radość, wjeżdżeniu do ludzi, którzy ciągle jeszcze żyją, mają plany, nadzieje. Myślę sobie, że jeżeli można mieć nadzieję, mając przed sobą kilka dni życia, to można ją mieć też w każdej innej sytuacji, tak naprawdę.
Podczas spotkania wyemitowano również reportaż Droga do nieba Brygidy Grysiak ze stacji telewizyjnej TVN24, poświęcony działalności absolwenta Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora Pawła Grabowskiego, stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego, specjalisty medycyny paliatywnej, twórcy wiejskiego hospicjum domowego w Michałowie na Podlasiu, ale także pisarza, poety, autora sztuk teatralnych. Szanowni Państwo, pan dr Paweł Grabowski dostaje medal Kazimierza Lewandowskiego za działalność literacką i za krzewienie wartości humanistycznych. Zapraszam, panie doktorze. Już starożytni Grecy, proszę Państwa, w pierwszych dziejach myśli człowieczej nie bardzo potrafili rozróżnić sztukę od innych dziedzin, nie bardzo potrafili ją zdefiniować, czym jest tak naprawdę sztuka. Nie wiem, czy wiecie Państwo zapewne, że w bardzo głębokiej starożytności sztuką było krawiectwo, garncarstwo, retoryka, a nie była sztuką poezja. Nie była, dlatego że słowo sztuka, łacińska nazwa ars, nie mówi nam za wiele, ale już greckie sformułowanie sztuki, tekne, mówi nam bardzo wiele. Za sztukę uważano te dziedziny życia, gdzie wymagało pewnej umiejętności, pewnego rzemiosła. Dlatego była sztuką geometria, była sztuką krawiectwo, ale nie była sztuką poezja, bo ona wymagała jedynie, jak wtedy uważano, natchnienia. Niezależnie od tego, czy usuwamy zęba, czy piszemy wiersz, to uprawiamy sztukę. Jedna z najnowszych definicji mówi, że sztuką jest to, czy coś jest sztuką, czy nie, zależy od intencji. Jeżeli intencją naszą jest stworzyć jakieś dzieło, to jest to sztuka, więc jeżeli intencją naszą jest pomóc dobrze człowiekowi, to po prostu uprawiamy sztukę. Jak mamy na myśli tylko karierę albo zarobienie pieniędzy, to sztuką już nie będzie, niestety, z całym szacunkiem. Te rzeczy się oczywiście nie wykluczają, ale ważny jest ten cel ostateczny, to, co jest gdzieś na końcu naszej myśli, że to powinno być właśnie robienie dobrych rzeczy człowiekowi. Bardzo Państwu dziękuję.